Wyjeżdżam mały śnieżnik, ale nie jadę na mały śnieżnik, może w drodze powrotnej. W zależności jak ten szlak będzie wyglądał do Przełęczy Puchacza, się zastanowię, czy będę to tak blisko Trójmorskiego Wierchu, gdzie chciałem pojechać, pojadę. I w zasadzie tyle, no. Wiem, że odkryłem fajny zjazd, że jeszcze mogę sobie zjechać w stronę jaskini od schroniska do Przełęczy Śnieżnickiej. Też może być fajnie, więc być może nie ma co się tak naprężać i skupić się na delikatnie krótszej wyprawie, a jednak zaliczyć fajne zjazdy, bo głównie o to mi chodzi. Swoje już dzisiaj podjechałem, troszkę zajechany jestem, ale żreć mam co, pić mam co, palić co też mam. Tak sobie myślałem, że jak będę na Przełęczy Puchacza, żeby nie zrobić sobie bucha cza z siebie. Też cza, 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 cza. Troszeczkę mi to przypomina z Rudawca szlak na Płoszczynę, ale ten jagodnik jest zdecydowanie większy, rozleglejszy, mniej drzew, no i węższa ścieżka. I ma właśnie takie momenty, że ciężko przejechać. O, jak teraz.
Ja pierdolę, dobre to było. Pierdolę, gdzieś to skurwa pion. Ty kurwa, zjechałem to. Chyba. Ja jebie. Kto to wymyślił? Kurwa, jeszcze gorzej. Dzień dobry. O ja pierdziele. Cedro Puchacza.